W dniu dzisiejszym odbywa się diecezjalna pielgrzymka osób chorych, cierpiących durok, jednak z wiadomych względów te osoby nie mogą uczestniczyć, stąd dzisiaj pielgrzymują przede wszystkim kapelani, którzy przywożą ze sobą wszystkich chorych, cierpiących, którym na co dzień posługują. W pierwszej części dzisiejszego pielgrzymowania podjęliśmy refleksję nad naszą posługą w czasie epidemii. W kolejnej części chcemy Matce Bożej zawierzyć wszystko to, co jest jeszcze przed nami. Chcemy w tym miejscu szczególnie się zatrzymać, zasłuchać się, by lepiej służyć chorym i cierpiącym.